Witajcie wszyscy. Z tej strony ponownie Starkej. No jak widzicie, wróciłem do, można powiedzieć, już legendarnego przywitania. Z dodatkiem wszyscy. No ale mniejsza o to. Gramy dalej w Ori and the Will of the Wisps. No i w sumie cel na dzisiaj. Koniec zwiedzania tej lokacji. Jak widzę, chyba ciemność została wyłączona już tak permanentnie stąd. Więc nie trzeba się przejmować jakoś wielce. A poza tym, że ciemność została wyłączona, to wiecie, musimy jeszcze parę rzeczy po prostu przezwiedzać, pozdobywać. I jak już się w końcu to uda załatwić, to w sumie lecimy dalej. O! Dobra. Tak więc w sumie powinien tu przyjść wcześniej, go uratować, kiedy jeszcze tego naprawdę potrzebował, a nie teraz, ale wiecie. No stanęło się tak, że nie wlazłem tutaj wcześniej, więc trochę sensu to straciło. Ale nie trzeba się przejmować wielce. To, że straciło sens, to jest tylko w sumie brak spójności logicznej w grze. Konsekwencji podjętych działań. W sumie tak też da się nazwać. No ale wiecie, nie będę teraz to narzekał, bo w sumie gdyby nie to, to nie można byłoby żadnego zadania wykonać, jeśli by się zrobiło coś wcześniej, w innej kolejności, wiecie, no. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi i o co marudzę, tak mówiąc najbardziej pospolicie. Dobra, teraz zobaczymy, co my tu mamy. A. Oki. I po prostu jakieś przejście otworzyłem. Ja widzę, że lokacja jest w pełni przystosowana do pływania, aż kiedy ciemność istnieje, więc jak nic, jest to spory plus, jak dla mnie przynajmniej. Lokacja jest dostosowana do grania w każdy możliwy sposób. No dobra, nie wiem, czy każdy możliwy, bo nie jestem przekonany co do tego, czy dałoby się tu bez światełka prywatnego wleść. Wiem, że na pewno, nawet jeśli bym tego nie uciszył, to by się udało. No i proszę, fragment ogniwa. Jest mi w tle śpiewa, mam nadzieję, że nie słyszycie go za bardzo. Chociaż powiem szczerze, po tym jak zmieniłem ustawienia i w ogóle wszystko się zmieniło, to sądzę, że i tak, jeśli cokolwiek słychać, to w takim znikomym stopniu w porównaniu ze wcześniejszym stanem, że i tak powinienem być zadowolony z tego, że się naumiałem, mówiąc po mojemu jak zwykle. Ale to nie jest temat na dzisiaj, mówiłem już to niejednokrotnie, już się znowu plączę. To jest temat na jakąś pogadankę na live'ie czy coś, albo na jakiegoś podcasta. Ale jakby nie było, no, nie na teraz. Teraz trzeba się skupić na Orim i na zwiedzaniu wszystkiego. A więc challenge bitewny. Nie no, nie ma przewagi, żebym sobie odpuścił. Maksimum miejsc na kamienie, no to jednak rzecz nie do odpuszczenia. Dobra. Nie to. Muszę wrócić do mojej starej broni. A nie, to mam dalej na Y. Ku, dobra. I co by tutaj móc wymienić? A. Niech będzie tarczę wymienię na to. Tak, ryzykuję swoją rychłą śmiercią, ale muszę. Bo w ten sposób, nie ukrywam, no fajniej będzie tym wszystkim walczyć i jednocześnie tak de facto trochę bądź co bądź łatwiej. No, i to ja rozumiem. Chociaż prawdopodobnie i tak to nie byłoby potrzebne do niczego, to... A w sumie właśnie, no... Co ja się tak przejmuję, przecież brawura do niczego niepotrzebna. Dobra, co ja tu zdjąłem? Super. Zrobiłem to dosłownie chwilę temu i już nie pamiętam, co ja ściągałem. Nie, nie, to też na... A, tarcza, tak. Wbijanie pocisków. Coś z ciebie i tak nie korzystam za bardzo, więc... I proszę, widzicie? Bez brawury to jednak przeżywa ta... Aż kara zła niedobra. Ale zamiast brawury można zarzucić w sumie coś bezpieczniejszego niż... Też bezpieczniejszego niż tarcza, czyli... No. Teraz powinno też być dobrze. Na tyle, że w sumie... Nie ma co narzekać, a jednocześnie na tyle, że... Nie ma z tego negatywnych konsekwencji. I w sumie, skoro i tak to mi nie jest potrzebne już teraz, to na pewno bym sobie wziął
Nie, siostra. Nie mam wszystkiego. A, tarczę włączyłem, no tak. Ale teraz chcę odbijać sobie. O, i zaliczyłem w sumie. I od razu to wyłączam, zarzucam tarczę. Nic lepszego nie mam. Dziękuję bardzo. Mamy już wszystkie ulepszenia na kamyczki, więc... Ostatnim kamykiem, który chciałbym ze sobą targać, niech będzie w sumie... O! Jakieś dwa achievementy w ogóle. Myślę, że tylko jeden będzie. Ale dobra. Precyzja w sumie. Losowe mocno, aczkolwiek nie odczuwam, żeby to było jakoś w złym znaczeniu. Dobra, więc lokacja 87%. Stówki niestety nie będzie przez wyścigi. Siostra jest oczywiście w pokoju. Zapomniałem o tym wspomnieć, a oczywiście odzywała się już. Chociaż w sumie chyba nie potrzebnie was informuję o tym za każdym razem, że siostrę mam ze sobą, jak ona tu jest... Dobra, może nie zawsze, bo to byłaby lekka przesada, ale w jakoś 93% przypadków, kiedy ja nagrywam. Ja, 93 to chyba nie będzie zbyt krzywdząca liczba. Żeby nie było, to nie chodzi o to, że ja chcę, żeby ona tu była. Ona tu po prostu przyłazi, wbrew mojej woli. I żebyście coś nie odebrali tego źle, nie przeszkadzam jakoś szczególnie, tylko pokazuje to, że ona się nie słucha moich próśb i zaleceń, tylko ona tu włazi, bo ona tu chce być. Dobra, a teraz mniejsza o tym, co i jak z siostrą. No i idziemy zajmować się ważniejszymi sprawami. Jak na przykład właśnie ubijanie tych przeciwników, którzy zaczynają mnie wkurzać. Chyba znowu się przerzucę na leczenie, przez jakiś czas przynajmniej. Dobra. Tamta lokacja jest w sumie niedaleko, więc... Nawet nie będę walczył z tymi pająkami, one są czysto wkurzające i nie oferują sobie nic pożytecznego. I właśnie ostatnio też sprawdzałem delikatnie, powiem wam szczerze, ten mój limiter, który nałożyłem. Muszę przyznać, sprawdza się w moim odczuciu dosyć dobrze. Nie wiem, czy nie jest dalej zbyt łagodny, powiedzmy sobie szczerze, patrząc na to, że... Ja mam być głównie słyszalny, nie gra. Gra ma być tłem, ale jednocześnie tłem, który nie jest za ciche. Więc... Jeśli jest źle albo za głośno, to proszę napiszcie, to wtedy mówię, mogę limitera zmienić. W szczególności, że to nie jest trudna rzecz, kiedy już się ogarnęło... No, de facto całego programa. I zanim ktoś w ogóle będzie się zastanawiał... Nie ogarniałem OBS-a. Bo to nie jest limiter z OBS-a. Stosuję do tego właśnie program... W sumie mogę powiedzieć już otwarcie, jest to voice meter w wersji banana. To właśnie jest ten program, który mi się zaktualizował, nie wiadomo jakim cudem i... Żeby nie było, odkryłem niedawno, że mogę niby wrócić do podstawowej wersji, ale... Nie, banana jest aż za dobry. No i mamy już w sumie... 98%. Tak więc... Sprzeczne z tym, co mówiłem, ale jeden raz chcę spróbować się wyścigować. Jeśli uda mi się naprawdę zaliczyć ten wyścig, to ja czuję, że ta lokacja już będzie w 100% czysta, co przyczyni się do tego, co i tak będę robił, więc... Chcesz to zobacz sobie, siostra? Zaraz... Aha. Nie no, wyścigi polegają na tym, że musisz aktywować specjalne miejsce, które jest metą wyścigu. Jak ją znajdziesz, to po prostu potem musisz iść do początku wyścigu, który też jest zaznaczony taką pseudokapliczką. Pokazana jest trasa, przez którą masz przebiec i musisz to zrobić szybciej niż tam jakiś tam czas, który jest reprezentowany przez takiego de facto pseudo ducha czy tam cienia Oriego. Nie jest to niby znaczące, czy on jest, czy go nie ma, po prostu przebiegnij trasę na czas, tak mówiąc. No, pod kątem bardziej jak to działa niż jak to jest klimatycznie przedstawione. Bo wiem, że ty, siostra, jesteś... Tych, co chcą wiedzieć, jak działa i tyle, a nie jaki jest klimat, dlaczego i w ogóle takie tam sprawy. Tak. Nie okłamiesz mnie. Wiem, że jesteś taką osobą, siostra. Dobra, więc wyścig tędy. Dobra. A. Dobra, może dam radę. Dobra, już przegrałem. Tak więc nawet nie będę udawał, po prostu muszę umrzeć.
Aha, zawahanie kolejne, więc nie, już nie doścignę go. No nie, zepsułem. I wy to widzicie, byłem na mecie i zepsułem, abym zdążył. Dobra, w takim razie Ori, wpadaj w kolce, po raz pierwszy ci pozwalam. I jeszcze raz. Tym razem ja już to zaliczę. Aha, czyli mimo tej mojej wielkiej straty jestem w stanie to nadrobić. No, Ori, co żeś ty narobił? Nie, wiecie co? Zanim coś, to ja muszę zrobić, muszę sobie zmienić kamienie. To nie mówię tego dlatego, że coś, tylko muszę te dwa kamienie założyć, które zwiększają otrzymywane obrażenia. W ten sposób szybciej będę ginął od kolców, kiedy już chcę zrestować wyścig. Dobra, teraz znacznie lepiej. No nie. Wy to widzicie? Nie dosyć, że kamienie nie wpływają na obrażenia od kolców podczas wyścigu, to jeszcze znowu zlamiłem. Dobra, chyba... Jeszcze z dwa podejścia do wyścigu pozwolę sobie, ale więcej już nie. Aha. Patrzcie, udało mi się wyścignąć cień. Udało się. Czy wy to widzicie? Od tak po prostu udało się. I teraz, czy lokacja jest na 100% czysta? Nie. Nie jest? Tu wyścigi się nie zaliczają jednak. Co ja zaznaczyłem? Dobra, wiecie co, ja już sam nie wiem chyba. Zobaczcie tą nagłą ciszę, ale no pan tatuś sobie przylazł, więc odwiedziny domowników zaliczone. No i w sumie teraz... Jakbym jak nie była do... Siostra, ty wiesz, o co chodzi. Pozostali. I teraz, tak jeszcze woli ścisłości, planuję wrócić w sumie... Ej, co? Super. Gra znowu mi przypomniała o tym, czego nie zrobiłem, a powinienem zrobić pierwszy raz, jak w ogóle uruchamiam. Czy wy to widzieliście? Rozumiecie ruchu? Było wyłączone. Gra zapamiętała to, że ja wyłączałem, rozumiecie, ruchu. W sumie jeszcze tylko póki pamiętam, szybko trzeba wymienić kamienie z powrotem na te bezpieczniejsze. I to... Bo teraz nie chcemy umierać od kolców każdych, które widzimy. Dobra, mapka, dobrze. Ale nie musiałeś tu wpadać, Ori. Cicho. Glut. Dobra. Tak więc teraz... Czy ja zdobyłem tam jakąś nową moc istotną? Tutaj? Właśnie najgorsze jest to, wiecie, że... Nie zdobyłem niczego, co jest... Chociaż trochę potrzebne, żeby tam się dostać. Więc nie wiem, jak tam wleźć, a widzę, że to się chyba też zalicza...
Nie, to już się nie zalicza? Dobra, powiem wam szczerze, ja już nie mam w takim razie chyba pomysłu, jak to zrobić. I co tam jeszcze? A, można z Boga dać, że ja już myślałem, że to jest przeciwnik. Aha. Możliwe, siostra. Mhm. Dobra, wiecie co? Nie wiem, jakie mam tam wleść, ale jeszcze chyba wszystkich mocy nie posiadam, więc może coś jeszcze się pojawi, co tak de facto byłoby potrzebne, bo jak widzicie, jedna moc. Nie, naprawdę. Możecie mi skrzyczeć jak chcecie, ale ja nie widzę tutaj pomysłu na to. Tak więc co mogłem, to zrobiłem. Czego nie mogłem, to nie zrobiłem w sumie. I teraz... Hmm. Teraz źródlane polany. Pamiętam, że mam parę rzeczy do załatwienia. Wiecie, jak już je załatwimy, to chyba pora na przedostatnią lokację z gry. U nas niestety na to wygląda. Zanim coś, to muszę sprawdzić dosłownie jedną lokację, bo widzicie. No tutaj jest ten cały odłamek życia, czyli jak to tam się zowie. Ja muszę go odnaleźć, po prostu. I oczywiście jakimś tym go wcześniej nie znalazłem, więc... A właśnie, co się stanie, jak ja to wajchnę? A, scenka się powtarza za każdym razem, kiedy będę chciał to wajchnąć. Mech. Takie trochę bez sensu w moim odczuciu. Ale wiecie, co ja się tam mogę znać? Czyli to musi być gdzieś bardziej od tamtej strony. Nie wiem. Nie będę was okłamywał, nie wiem. Więc lepiej właśnie teleportować od razu i nie mieć problemów. Teori. Nie mamy całego dnia na to wszystko. W szczególności, że bardzo ważni ludzie na mnie czekają. Nie, siostra, nie wolno ci mówić, o kogo chodzi. Nawet nie wiesz, co i jak, a ty już mówisz. Ktoś po prostu na mnie czeka i tyle. I ty wiesz, kto czeka, ale masz nie zdradzać. A, to te umiejętności się łączą. Wiecie co, to odkrywa już strasznie dużo tajemnic. Wiem, że jak tutaj wleźć chociażby. Dobra. I teraz źródlane polany mają już o kolejne procenty więcej. Dobra. Szybciej. I teraz tak. Żeby to było już ostatnie nasionko. Bo powiem wam szczerze, nie pamiętam, ale możliwe. Nie, przedostatnie. Mhm. Mhm. Ale dobrze, przynajmniej już mamy coraz bliżej naprawdę wszystkiego. A, i teraz tam powinienem móc wleść. Oczywiście teraz, kiedy ja tam się męczyłem wcześniej. Dobra, nic niestety więcej na razie nie mogę. Też nic nie masz. Więc tak trochę mech. Chciałbym w sumie mech bardziej niż mech. Ale jak tak lubi akcentować to mech. Mech właśnie to chy, więc będę mógł po swojemu. Teraz tak, ty dziadek, mam do ciebie wystarczająco? I brakuje mi trzech jeszcze do zbudowania. Okej. Okay. W takim też wypadku czas sprawdzić ostatnie parę rzeczy i możliwe, że już będziemy musieli wyruszać. Mogę coś ulepszyć? Nie. Coś kupić? Nie. W takim też obrocie spraw. Raczej jedyne, co mogę zrobić, to sprawdzić, czy na dole czegoś nie pominam, bo tam ten blask tak świeci, jakby tu gdzieś coś naprawdę było pominięte. I to nie z tej strony. Dobra.
takim wypadku znowu od strony wody trzeba wlecieć. I teraz czeka mnie podróż przez wodne krainy. Będzie ciekawie. Jak nic będzie, naprawdę ciekawie. Z niej fajnie byłoby się nauczyć też sposobu na walkę pod wodą, bo jak na razie nie mam żadnego. A jeśli walczyć pod wodą nie będę potrafił, to ciężko będzie zwyciężyć tam. Serio, takie oczywiste miejsce? Dobra. Dobra, chyba wiem, jak to trzeba zrobić. No właśnie. Nieprzydatne, ale procenty podskoczyły, więc... jest dobrze. Teraz tak, najbliżej do tych wszystkich miejsc będzie z... stąd, w sumie z młyna. Więc do młynka wodnego. I pora zanurzyć się w morską toń. Przy okazji jestem idiotem. Znowu zapomniałem o wykorzystaniu zdolności, które już posiadam do zwiedzania lokacji. I wiem jak zdobyć coś, co przed chwilą mówiłem, że nie wiem jak zdobyć. Tutaj też jest jakiś kamień czy coś? Nie mówcie mi, że to jest ostatni kamień. Co na to wygląda, że właśnie mam dostęp do ostatniego kamienia. A może nie ostatniego, nie pamiętam ile ich w sumie brakuje. 4. No nie jest to ostatni kamień, ale wiecie co, no... zaczyna być aż takie już... smutne. Że tak kończymy wszystko i niedługo nie będzie już co robić tutaj poza... fabułą. Którą de facto też robię, ale no... rozumiecie o co mi chodzi. Zero poboczniaków, zero... podwodów do szwendania się. To będzie naprawdę smutne. Albo trzeba wybuchnąć tym jego jadem, albo jest tu gdzieś wajcha, do wajchnięcia. To takie przewidywalne już jest, że normalnie szkoda słów. Ale jak już powtarzało mnie jednokrotnie, ta przewidywalność nie boli, więc... no... nie ma co narzekać. Wiesz, mówię, nie ma co narzekać narzekając, tak więc... trochę jest tam... nie w porządku. Dobra. Cichaj, roślinka. Nie jesteś mi do niczego potrzebna, więc... ta muzyczka jest taka piękna. Nie, ja ci powtarzam to mocno. O! Aha! Dobra, fajnie. I obfitość zdrowia, które to jest? Obfitość w blasku jest tutaj, zdrowia tutaj. O, no nieulepszalne, czyli to nie jest ten kamień, którego szukam. Ja szukam ostatniego ulepszalnego kamienia. Ale wiecie, no mniejsza o to. Tak czy siak znajdziemy to w końcu. A póki co... trzymaj się, Ori. Co mówisz, siostra? Mam cały medy. To brawo dla ciebie. Teraz tak, trendy to było... a, okej. Okay. Dobra. Lada moment, będzie już koniec tego wszystkiego, jeśli chodzi o zwiedzanie tych lokacji. Ale żeby nie było to w negatywnym znaczeniu. W pozytywnym niestety... jeszcze dużo przed nami wyzwań w ogóle. No i po co jest to gadam w kółko? Nie wiem. Znowu nie ten basen, serio. Jeszcze się bije o piranie. Dobra. To płyń, Ori, płyń. I nie giń od tych kolców. Nie wiem, siostra, i mnie to teraz nie interesuje, bo jestem zajęty tak de facto graniem w taką grę jak Ori, a nie pomaganiem ci uczyć się jak zarabiać w LoLu. No, czyli coś... pominęłem? Nie wydaje mi się. Ori! Już! Nie strasz! Proszę cię. Nie strasz swoim wykrzaczaniem, bo... ja zawała dostanę od tego. Słuchaj, siostra.
jak Oli wykrzaczy jako gra, jest spora szansa, że zniszczy mi się materiał. Muszę wszystko od początku. Ta muzyka, jak zwykle, najwyższy poziom. W sumie nie wiem, czy to powtarzam, jak mówiłem to dzisiaj już z 20 razy. Ale dobra. To chwila, tam też da się wleść jakoś. Dobra, teraz to jest takie oczywiste, że... Aha, czyli za mało go naładowałem. Albo jednak potrzebne to będzie. Wiecie co, ja jednak nie wiem chyba. Proszę, proszę, na farcie mi się to udało. Tak całkowicie szczerze na farcie. Tak więc... Brawo ja po prostu. No i tutaj podobnie trzeba będzie wykorzystać jego pocisk. Tylko, że widzicie, teraz to już było łatwe. Tak więc jest dobrze. Nawet bardzo. Teraz tylko potrzebuję podwózki. Więc gościu, dawaj pociska. Też czuję, że twój pocisk tutaj może nie wystarczyć. Dobra, kolce. Ale się udało. Tak więc jestem w miejscu, do którego chciałem wleźć w sumie już od dawien dawna. Pewnie za przeproszeniem od dupy strony tej właże. Ale mnie to szczerze nie obchodzi. Ja się cieszę tym, że udało się w ogóle tutaj wleźć. Ale tak. Od dupy strony. Nie zmienia jednak faktu, no, że jestem. Więc... Wszelkie znajdźki poukrywane w tym miejscu są już moje. To jest takie... No, pocieszające, bo w sumie jest to jedna z pierwszych lokacji gry. Patrzcie, jak długo jej nie do końca nie pozwiedzałem. No, w sumie nie do końca zwiedzałem, chciałem powiedzieć, ale dobra, wiecie. Daje to 100%? Nie, jeszcze nie. Dalej są jakieś tajemnice poukrywane, przykładowo to. Ale tym się zajmiemy naprawdę później. Dobra. Tak więc wszystko, przynajmniej w tym miejscu. Cicho, pajok. Grzeczny pajak, uciszył się przynajmniej w końcu. Ty też cichaj. Dobra. A, czyli bez pajaka teraz tam nie wrócę. Super. Chociaż, co ja narzekam. Znam łatwe rozwiązanie tego problemu. Nazywa się chaos. Będę tego żałował, ale... No, jedyne rozwiązanie. Dobra, jednak da się bez tego, tylko całą energię to będzie mnie kosztowało. Tak więc pająk albo męczarnia. Udało się. Jest jeszcze ta wredna maska, ale...
Ona teraz już problemem nie będzie. Dobra, teraz tylko wracamy do precyzji. Zamiast chaosu. Miejmy nadzieję, że właśnie... No właśnie. A miejsce podlega już pod... Nie no, pod atramentowe moczary dalej, więc... Jeśli coś tu jest ukryte, to jeszcze jest to powiązane z pierwszą lokacją. Mnie ta maska tutaj tak jest... Wiem, że dla tych, którzy chcą wcześniej wleźć, ale tak wydaje mi się trochę podejrzana. Ale mniejsza z tym... Zrobiłem chyba wszystko, co się... na obecny moment dało zrobić, więc jestem i tak z siebie dumny. Teraz pozostało tylko znaleźć przy okazji zagubiony odłamek życia, który... znaczy energii, który gdzieś tutaj jest ponoć. Aha, dobra, to jest jeszcze bardziej oczywiste, niż można... mogłoby się wydawać. Dobra, dzięki. I mamy już jeszcze więcej energii. Ta gra jest taka... O, wiecie. A mimo to... nie zawodzi na żadnym kroku. Mimo tego... właśnie tej swojej powtarzalności momentalnej. Mimo wszystkiego, mimo... tego, że niektóre z tych zagadek i w ogóle są... no dosyć banalne. Dobra. Tak więc teraz... co trzeba tu zrobić? Czemu ja nie polazłem dalej? Dobra. Chwila, co? Aha, dobra. No tak. Ja chyba wiem, jak to zrobić. Tylko trzeba będzie piranie przygotować. Dobra, prawie. Nie, właśnie pirania może nam pomóc przedostać się. Nie, nie, nie ma co się męczyć. Jednak nie ma szans ten się dostać przynajmniej jeszcze. Ale coś czuję, że będziemy mieli naprawdę jakąś zdolność, która pozwoli na to wszystko. Bo nie wiem, co to by mogło być za zdolność. Dobra. Więc tamten blask jest póki co jeszcze tajemnicą. Niestety obawiam się, że pozostanie tajemnicą na długo. A ta lokacja jest ładna. To jest chyba jedna z licznych lokacji, które będą po prostu ładne. Od początku do końca. Której nie czuć jako tego całego mroku. Dobra. Super, domownicy zaczęli się wrzeszczeć bez powodu. Nie, z koła nie ma szans. Jeśli chce się dostać wyżej, muszę stąd. No. I mogłem ty też już przylecić chyba od razu, po tym jak zdobyłem piórko. Dobra. Tak więc ta lokacja uniknęła zepsucia. Fajnie. I przy okazji już widzę, gdzie jest kamień. Więc... pogadam z nim, może on w końcu coś da? Mhm. Aha, czyli trzeba znaleźć kwoloka. Ale zanim cokolwiek, to ja chcę odnaleźć tego kamyka, który tu jest ukryty, więc... pod wodę! Aha. Czyli trzeba znaleźć sposób na to, żeby... przezwyciężyć te prądy morskie. Dobra. Tutaj nie mamy w sumie nic. Ale kolejny raz udowadnia to, że młotek bądź co bądź jest niezbędny do zwiedzania dalszego gry.
Dobra. Bardzo wiecie, nic nie warty blask tak naprawdę. Żeby podkreślam, nic nie warty, bo mamy 100 tysięcy zaoszczędzone. Ale ogólnie to za blask bym się po prostu cieszył wiecznie chyba. Gdyby nie to, że właśnie nafarmiłem go sobie. Tyle. Też dobra, tutaj to są potrzebna ta bańka. Sprytne. Nie wiem, czy mi się to uda w ten sposób, ale wiecie, ja czuję, że to może być niezłe rozwiązanie. Tylko niestety już czas nam się kończy. Ale dopiero zacząłem tą nową lokację. No niestety ominąłem bańkę, więc... Dobra, później się zajmiemy łamigłówkami bańkowymi. Na obecny moment chyba lepiej będzie dla mnie, jeśli skupię się na czymś pożyteczniejszym. Dobra. A, no jasne. Jakby mogli inaczej zrobić, niż ukryć znowu jakieś mordercze coś, co ma mnie unicestwić. Czyli, czyli na to drzewo dało się stanąć, żeby ułatwić sobie wszystko. Dobra. I udało się otworzyć przejście dalej. Super. Szkoda tylko, że mimo wszystko nie odnalazłem tego, co chciałem. Okej. Nie odnalazłem tego, co chciałem, to trochę może za dużo powiedziane. A coś czuję, że tam do tej rudy akurat się mogę dostać, jeśli bym dobrze przekminił coś tutaj. Zginęłem. No jasne. Ale dobra, nawet jeśli nie mogę do rudy, to... Aha. Dzięki. Dobra. Tak więc, powiem wam szczerze, chciałbym dalej robić i w ogóle, ale... No właśnie, jest już tak de facto. No, jakby to nie łatwiej wytłumaczyć, jestem potrzebny domownikom. Więc... Odcinek wyjątkowo krótki jak na Oriego. A mam nadzieję, że się nie obrazicie czy coś, bo jednak... No chciałbym, ale nie mogę więcej. No więc, jeśli wam się podobało, no to standardowo do zobaczenia w następnym odcinku, zostawcie jakiś komentarz i tak dalej. I w ogóle trzymajcie się i hej. To w sumie tyle, bo... Tak naprawdę... Pan tata znowu przyszedł i pokazał, że jestem potrzebny. Tak więc trzymajcie się naprawdę, już starczy go gadania. Pa, pa.